pracowaliście ponad rok, właśnie półtora roku, tak, na to, żeby osiągnąć jakiś wynik wspólny. Na pewno ten rezultat jest. TPM i system z tym związany, 5S i tak dalej, to mamy, tak, już po części. Mamy coś osiągnięte. Tutaj firma Bartikwerk dużo wniosła, żeby było takie, a nie inne osiągnięcie. Wczoraj mieliśmy wizytę trzech inżynierów merytorycznych z Orlenu, którzy nam donieśli, że jesteśmy najlepsi w Polsce, jeżeli chodzi o TPM w polskiej chemii. Bardzo nam przyjemnie jest usłyszeć taki tekst, który nas zaskakuje z jednej strony, a z drugiej strony niekoniecznie, bo jak się popatrzy na salę i osoby, które tutaj siedzą, to wiadomo dlaczego jesteśmy najlepsi. Kolejna ciekawa inicjatywa została zrealizowana w grupie Azoty Zakesa. Tak jest, panie redaktorze. Cieszymy się z tej realizacji. Mamy kolejny sukces. On nie jest na skalę jakąś globalną, ale lokalną, a nawet krajową, tak? Bo 19 miesięcy pracy przy systemie TPM, tak? I 5S i wdrażaniem tychże systemów do naszych systemów produkcyjnych i technologicznych na wielkiej chemii zaowocował podsumowaniem i okazuje się, że skutecznie wdrożyliśmy bardzo skomplikowane systemy zarządzania jakością produkcji i jakością w ogóle jako taką. Tak? Oczywiście TPM kojarzy się wielu naszym widzom z wieloma systemami zarządzania produkcją, ale nasz system jest podobno jednym z najlepszych w kraju w tej chwili. Orlen nas wczoraj odwiedził, pogratulował, specjaliści z Orlenu. To świadczy o jakości naszego systemu. Ja też gratuluję, jeśli on jest najlepszy w kraju. A na czym w zasadzie polega? System jest bardzo skomplikowany, a jednocześnie prosty. Czyli bierzemy pod uwagę wszystkie elementy utrzymania ruchu, a więc system zarządzania częściami zamiennymi, tak, system zarządzania aparaturą, system zarządzania ludźmi. To wszystko jak się połączy w jedno, to przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wtedy efekty osiągane są dużo lepsze niż poprzednio. Po prostu porządek, który można zaobserwować u nas tutaj w Azotach, i efekty ekonomiczne po prostu są ewidentne. To jest coś, co nie jest dane na zawsze, więc będzie trzeba tego pilnować i pogłębiać wiedzę na ten temat. Tak, to oczywiste. To znaczy, to jest tak jak z podwórkami, z gospodarstwem przydomowym, tak? W Kędzierzynie Koźlu, jeżeli chodzimy, no to różne te obejścia są przydomowe. I tak samo tutaj. Po prostu jak się nie pielęgnuje trawy, tak? Nie strzyże, tych kwiatków się tam nie podlewa, no to oczywiście to wszystko zwiędnie i wyrośnie nadmiernie. Tak samo tutaj zarządzanie produkcją i TPM-em. Też trzeba tym się zajmować na co dzień. Są tutaj pasjonaci, trzeba ich wspierać, żeby ich entuzjazm nie obumarł. Oczywiście wspieramy ich w sposób różny, tak? Czyli dobrym słowem, ale też i finansowo. Mówił pan, kiedy chodzimy po Kędzierzynie Koźlu, a podczas dzisiejszego wystąpienia słyszałem, że pan prezes jeździ rowerem. No tak, od czasu do czasu udaje mi się przejechać rowerem, chociaż nieraz kończę pracę wieczorem i już wtedy się nie uda, ale to jeżdżenie rowerem po Kędzierzynie Koźlu po prostu pozwala mi na zapoznanie się tutaj z Kędzierzynem, z Koźlem. Jestem zachwycony tą okolicą. A z kolei dzisiejsze, powróćmy jeszcze na chwilę do tego podsumowania, mianowicie dzisiejsze podsumowanie wykazało, że przez te wiele miesięcy udało się bardzo, bardzo dużo zrobić. Tak, to prawda. Tutaj nawet osoby, które nam pomagały we wdrożeniu, są zaskoczone, bo porównują to z innymi tego typu firmami w Polsce, czyli z Wielkiej Chemii, czyli Tarnów albo Police, bo też one uczestniczyły w tym projekcie, ale też Orlen przyznaje, że po prostu nasze osiągnięcia jak na te 19 miesięcy są imponujące. Z tego się bardzo cieszę, bo po prostu to jest świadczy o tym, że nasza kadra jest profesjonalna, wie czym się zajmuje i zajmuje się tą techniką chemiczną już od wielu lat i to na pewno odpowiedzialnie i dobrze.
Czym się zajmuje Wasza firma? Nasza firma specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach w zakresie zarządzania majątkiem technicznym. Szczególnie w dużych firmach przemysłowych. Tam, gdzie jest dużo majątku, tam, gdzie się produkuje z użyciem majątku, tam, gdzie ta wartość dodana powstaje dzięki maszynom. I rzeczywiście dzisiaj widzimy, że jest to obszar szczególnej potrzeby, jeżeli chodzi o doskonalenie operacyjne. Co dokładnie robiliście w Grupie Azoty ZAK S.A.? W Grupie Azoty ZAK S.A. prowadziliśmy projekt wspólnie z klientem, który pod nazwą TPM EPM, czyli Total Productive Maintenance i Preventive Maintenance, zawierał w sobie szereg filarów dotyczących doskonalenia operacyjnego, produkcji i utrzymania ruchu, utrzymania technicznego. Szczegóły oczywiście tutaj pozostają już po stronie klienta, bo nie jesteśmy upoważnieni, żeby mówić o wszystkich szczegółach, ale przede wszystkim ma to na celu to, żeby podnieść efektywność organizacji, a szczególnie, żeby się po pierwsze pracowało lepiej, wygodniej pracownikom, po drugie, żeby to było bezpieczniejsze, po trzecie, żeby to było po prostu z większą korzyścią biznesową dla firmy. Powtarzało się takie hasło 5S. 5S to jest organizacja miejsca pracy. To zorganizowane działanie w taki sposób, żeby wyeliminować z tego miejsca to, co jest niepotrzebne, a jednocześnie lepiej, bardziej ergonomicznie i bezpiecznie zorganizować to, co jest w tym miejscu potrzebne w codziennej i długookresowej produkcji. Ważne jest to, żeby spojrzeć na ten to narzędzie jako na rozwiązanie bardzo istotnego problemu, że w firmach dzisiaj, dużych firmach o dużej powierzchni gromadzi się wiele rzeczy, które są po prostu niepotrzebne. Czasem się nie wie, gdzie co jest, ponieważ jest tego bardzo dużo. To są hektary. I w tym momencie działania, które są ukierunkowane właśnie na, po pierwsze, zarażenie ludzi takim dobrym fundamentem szczupłego zarządzania, czyli lean manufacturing, to właśnie jest dobra organizacja miejsca pracy. I od tego praktycznie zaczyna się wszystko. To znaczy jest to fundament zmiany. Bo jeżeli my nauczymy się wszyscy razem lepiej organizować swoje miejsce pracy, to tak naprawdę wszystkie inne zmiany w procesie, w organizacji, we współpracy będą dużo łatwiejsze. Jak Państwo oceniacie to, co udało się wspólnie z pracownikami Grupy Azoty ZAK S.A. zrobić? My mamy porównanie, to znaczy chciałbym zacząć od tego, że mamy spojrzenie bardzo duże, bo pracujemy z wieloma organizacjami i w ZAK S.A. to zaangażowanie, które naprawdę było widać i nie mówię tu tylko o uczestnikach bezpośrednich projektu, czyli tych osobach, które na co dzień z nami się spotykały, ale też zarząd, komitet merytoryczny, komitet, który nadzorował właśnie to wdrożenie. Wszyscy byli bardzo zaangażowani, spotykali się cyklicznie i dzięki temu my oceniamy to wdrożenie jako bardzo udane. Wiele rzeczy tutaj wiemy, że nie będzie produktem, który przestanie trwać. To będzie kontynuowane. To znaczy, że mamy takie poczucie, że to rzeczywiście jest zmiana procesu i ulepszenie narzędzi operacyjnych. Na pewno jest to oceniane przez nas bardzo wysoko. Nieszczelność na pompie 4,20. Tak. No uszczelnimy, bo jest drobna nieszczelność i widać po prostu zaciek produktu. Przekażemy do remontu.